Witam wszystkich serdecznie. Dziś gościnnie u kolegi Piotra Kozłowskiego. Piąteczka. Witam. Bardzo miło gościć w takim sklepie w ogóle. Chata bogata. Dokładnie tak. Natomiast nie o tym dzisiaj, żeby nie pozwolić nas o kryptoreklamę. Słuchaj Piotruś, no twoja inicjatywa w internecie. My jako wędkarze, osoby, że tak powiem, którym zależy na przede wszystkim ochronie wód i o tym, żeby były rybki i wody czyste w naszej Polsce, chcemy się do tego wszystkiego przyłączyć, stojąc całkowicie obok, od polityki, od czegokolwiek, co ma związane, czy z lewą, czy z prawą stroną. Dokładnie chcemy tak. Wziąć w tym udział, my, wędkarze. Czy tak. Możesz coś na ten temat nam powiedzieć? Piotr Kozłowski Rapa zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli i dobrego serca na marsz 4 czerwca 2023 roku. Będzie to marsz typowo apolityczny, będzie to marsz, który będzie miał na celu ochronę naszych wód, powiem krótko, dość zatruwania, dość kłusownictwa, dość bagrowania i wiele innych rzeczy w tym zakresie. W tak dosadny sposób. Podsumowując, kochani, nie chodzi o politykę, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są nasze wody, ryby i to, co będzie w przyszłości. Piotr, inicjatywa piękna, fajna. Dołączamy się oczywiście do grupy osób, które w tym momencie spacerują po Warszawie. Także jakbyś w całej Polsce. Oczywiście. Natomiast jakbyś mógł coś więcej nakreślić na ten temat jeszcze, skąd inicjatywa, pomysł, skąd się to wzięło, no bo to dużo osób nas o to pyta, a chcemy to po prostu informować i chcemy tą informację przekazywać dalej. Ja taki pomysł w mojej głowie narodził się już pół roku temu i próbowałem na swoich live'ach, na swoim programie Rapa TV w internecie, na YouTubie, zwoływać duże portale internetowe, ale okazuje się, że duże portale internetowe wędkarskie mają tylko w głowie zarabianie donatami i pieniądze i gromadzenie lajków. Więc oni tak jakby nie przyjęli mojej inicjatywy. Cieszę się, że Polski Związek Wędkarski przyjął tą inicjatywę. I wreszcie ziściło się moje marzenie, że może coś zrobimy. Ludzie, jeżeli nas media nie zauważą, naszego krzyku, naszego błagania, to zatrują nam wszystkie wody. Zatrują nam Odrę, trują nam Wisłę, trują nam inne dopływy wód, trują nam jeziora, osuszają jeziora. Jak się nie obudzimy i nas media, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, europejskie, ogólnoświatowe nie usłyszą, niedługo będziecie sobie łowić ryby w aplikacji wędkarskiej. Słuchajcie, każdy, tak jak mówi mu własne sumienie, jesteś wędkarzem, jesteś człowiekiem, któremu zależy na dobrze naszych wód, naszej, że powiem, rybostanu. Widzimy się na miejscu 4 czerwiec. Bieżącego roku. Miejsce jeszcze ustalimy, dlatego że no, od 15 mniej więcej maja będę codziennie informował wędkarzy o jakichś postępach, bo musimy przygotować się też troszeczkę, tak powiem, nie tylko merytorycznie, ale żeby nas było widać. Myślę, że gdzieś zbiórkę zrobimy w takim miejscu. No pomyślimy jeszcze, no jeszcze może nie w tym momencie na to czas. Na pewno w social mediach będzie o tym głośno, tak. Na pewno będziemy to udostępniać i jeszcze raz podkreślmy, to nie chodzi o to, czy jesteś z Polskiego Związku Wędkarskiego, czy łowisz na komercjach, czy łowisz na morzu. Chodzi o dobro wód, rybostanu i naszej przyszłości. Także ja osobiście to bardzo wspieram jako wędkarz i dziękuję za inicjatywę. I jeszcze będziemy krzyczeć dość karczowania lasów. Okej, lasy też oczywiście, bo to jest... Bo wędkarz w samym betonie to nie przyjemnie się łowić. Dzień jest potrzebny. No i... Cały czas pracujemy nad tym, że obalamy stereotyp wędkarza gumniaka nad wodą. Ryby, woda, przyroda to następne hasło, dokładnie, czyli tak. Festiwal wędkarski, który już niebawem w październiku. Z tego miejsca oczywiście też wykorzystując okazję i zasięgi Piotrka zapraszam serdecznie.